To już nie pierwszy pożar tego miejsca w ostatnim czasie. W ogniu stanęły niebezpieczne odpady, straż pożarna miała wyjątkowo trudne zadanie przy ich gaszeniu. Do akcji zaangażowano 20 jednostek, w których łącznie było kilkadziesiąt strażaków. Na miejscu płonęła ogromna przestrzeń, wypełniona niebezpiecznymi odpadami, przyczyna pożarów wciąż jest nieznana. Pożar na składowisku śmieci w okolicach Śremu, województwo wielkopolskie, wybuchło po raz drugi w tym roku. Pierwsza akcja gaśnicza, przeprowadzona jeszcze w styczniu, trwała aż dwa tygodnie. Do pomocy zaangażowano wtedy wojsko, które dzięki ciężkiemu sprzętowi było w stanie ugasić pożar. Niestety, w tym miejscu doszło do całej serii groźnych pożarów. Pożar składowiska śmieci w Wielkopolsce. Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja niestety, jak liczą strażacy w samym 2019 roku, wysypisko płonęło trzy razy. Razem z poprzednimi latami, obecnie jest to już. W piątek po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o zagrożeniu, jeszcze w sobotę walczyło z nim 11 zastępów strażaków, do gaszenia korzystają z dwóch koparek. Płonie 150 metrów kwadratowych wypełnionych odpadami. Płomień jest nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz składowisk. Mamy do dyspozycji również koparkę, która ruszy do działania, ale czekamy na ustanie zadymienia. Mamy w końcu do czynienia z płonącymi odpadami, które są niebezpieczne, powiedział dla TVN dowódca akcji gaśniczej, ST. Kapitan Daniel Przewoźnik. Trudna walka strażaków z żywiołem. Nieznane przyczyny pożaru niestety, jak zaznaczał dowódca, akcja gaśnicza może jeszcze potrwać, a dla przypomnienia, zgłoszenie przyszło w piątek o godzinie 16. Strażacy intensywnie pracują na miejscu, a co gorsza, jak sami informują, nie wiadomo zbyt wiele na temat typu składowanych w tym miejscu odpadów. Sprawę ma zbadać prokuratura, która przeprowadzi śledztwo w sprawie pożarów. 2. Nie znamy przyczyn pożaru, między innymi ze względu na nieznajomość substancji składowanych tutaj, informował TVN dowódca akcji. Źródło: TVN.